Już po raz kolejny gościmy przedstawiciela WePro, w tym roku prezesa tej agendy watykańskiej. Mieliśmy w zeszłym roku wizytę komisji, która oceniała jakość kształcenia na kierunkach, które są określane jako kościelne, czyli teologia, prawo kanoniczne i filozofia. Gościmy w tych dniach prezesa tej agencji, który szczególną swoją uwagę zwraca w Instytut Nauk Biblijnych, bo staramy się przez ostatnie miesiące, aby podnieść rangę tego instytutu, by uzyskał wszelkie uprawnienia Instytutu Kościelnego. Jak wiemy, w zeszłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowe dyscypliny naukowe i w niej znalazła się również dyscyplina nauki biblijne, oprócz tego nauki o rodzinie i biologia medyczna, czyli te dyscypliny są obecne w strukturach naszego uniwersytetu i chcielibyśmy zaprezentować cały dorobek, dziedzictwo Instytutu Nauk Biblijnych, a jest on znakomity, rozpoznawalny nie tylko w Europie, ale i w świecie, znakomita kadra naukowa. Większość pracowników, która zakończyła swoje studia, osiągając stopnie naukowe w Biblikum w Jerozolimie, więc to sprawia, że z optymizmem patrzymy na możliwość uzyskania również rozpoznania w strukturach eklezjalnych, by Instytut mógł nadawać stopnie nauk biblijnych w rozumieniu Konstytucji Apostolskiej.